Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac. Kontynuujemy oczywiście nasze rady. No i ostatnio graliśmy Kane'em, który naprawdę mi nie podszedł. Myślę, że dzisiaj czas na Judasa. Tylko zastanawiam się, czy by na przykład Judasa nie zrobić na Gridmode. Co wy na to? Grid? Przylecimy na hardzie. Zróbmy Grida, no Grida nie było. Burning Basement, Burning Basement, to może być ciekawe. Oby nie było za ciekawe. Dobra, zobaczmy co tu wskoczy. Muchy. Świetnie, muchy. Dobra, zaczynamy chyba. Zobaczmy sobie treasure'um jeszcze, co my tu mamy. Range up, increase tier size. Lepsze to niż nic, prawda? Szkoda, że damage upa nie daje. Dobra, Book of Burial. Lecimy. Damy radę. Wierzę, że damy radę. I tak jak wam wspominałem w poprzednich odcinkach, robię w tej chwili sobie zapasik, bo wyjeżdżam 6 sierpnia. Więc, czy no wy to już chyba nawet wyglądacie już podczas mojego wyjazdu. Ale okej. Dobra. Kolejne podpalone ciałka. O nie, pół serca. Już nie możemy sobie pozwolić na żadną pomyłkę. To jeszcze nie jest koniec. O nie, i... Kurwa, nie zauważyłem. Restart. Widzicie, skupiłem się nie na tym, co potrzeba. HP up. Dobra. Babizna, ale okej. Będzie na pakt z diabłem. Dwie monetki. Trzy monetki w sumie. No właśnie, i tak jak wspominałem, to już w tej chwili oglądacie sobie... O tym, jak ja najprawdopodobniej już odpoczywam do góry dupą. I nie ma ze mną kontaktu żadnego, nie. Jak coś, to ja żyję, nie ma problemu, tylko po prostu postanowiłem się odciąć całkowicie. Weźmy sobie do treasure roomu. Spider Baby. Tylko pająku. Pojawia się 4... Jezu, na Kalipa. Prawda, dupy. Mam ochotę ten run zesetować. Mam ochotę ten run resetować. Totalnie. Nic przydatnego. Dobra. Pykło. Ja pierdolę. To nam zwiększa obrażenia ciągle. To się kombuje, moi drodzy. Tylko Belion może być tutaj... Że chuj. Nie wiem, jak nie założyłem wtedy tych much. Chyba mi się po prostu z pieniężkami zlały. Dlatego. Kurde. Book of Burial jest naprawdę przemocarny. Nawet jeszcze nic nie pójdę kupować, tylko lecę od razu z donglem. Nie? Damage kontaktowy. To jest ryzykowne, nie? W tej chwili, dla mnie przynajmniej. No i... Kurde, pół serca. Dobra. No i teraz pytanie. Zarąbiste DPS-y. Czy my damy radę? Ryzyko, fizyko. Nie daliśmy rady. Ja mam chyba zaraz zdrowie, naprawdę jakiś kurczę, nie wiem.
No niedobrze, muszę 4 pigułki. Zobaczmy, jakie te pigułki. Ja naprawdę, jeżeli to nie będą dobre pigułki, to ja resetuję. Fear Mental. Paralysis. Na razie do dupy. Paralysis. Paralysis. Health up. Dobra. Jezu, jaka dupa. Jaka dupa. Totalna. Weźmy do Sacrifice Roomu. No oczywiście, jeden klucz. Jesteśmy na zero. Poruszę się wzdłuż ścian, przeszkód. Nie, no to nie jest nic dobrego. Obornik będzie tutaj, nikt to w ogóle... Stellara tym bardziej nie chce. Dajcie mi zwykły basement. Basement. No. Zwykły basement. 28 damage up, 7 range up. Na prawe oko. Dobra, to już lepsze. To już lepsze. To już znacznie lepsze. Może coś kupię? Jakieś pieniążki? Coś, cokolwiek? Za dwie monetki? Aha, pocałuj się w nos, Shira. Pocałuj się w nos, Shira. Dobra. Dobra. Gdzie najgorszy jest ten pierwszy w sumie run, znaczy pierwsze piętro, bo potem już jak mamy przedmioty, jakoś to w miarę, ja nie mówię, że dobrze, ale w miarę idzie. Da radę się, wiecie, jakoś to nawet rozegrać z tym. Ale początek to jest po prostu dramat. Jeszcze z Judasem, z jednym sercem, to jest w ogóle już porażka. Ja nie mówię, że to jest zła postać, tylko jest po prostu ciężka. Jest naprawdę bardzo ciężka postać, jeżeli chodzi o nią. No właśnie, ten boss od razu oczywiście. Vemini, no i to jest boss, którego się fajnie tutaj robi, nie? Zdechnij. O dziwo, Dungle jest gorszym bossem. Jak dla mnie osobiście. Będzie szarża. Już sobie możemy tego na spokojnie robić. Zdech pies. Zdech pies. Robimy dalej. Husk, na szczęście husk. Tylko powiem wam, że dwa haski to już tak jest ciężej. To już jest ciężej. Tylko teraz nie wiem, czy ja tego nie spartoliłem pod tym względem, że ja nie mam serduszek, nie? I pytanie, czy ten Devil Room będzie dostępny, jak ja pójdę sobie coś kupić. No. Jest Devil Room, no i właśnie zobaczymy, czy on się pojawi znów. Znika. Znika. Tak myślałem. Mamy mega. Wpływa na całe piętro, wysadza wszystkie obiekty, zadaje 200 obrażeń wszystkim przeciwnikom, otwiera drogę na boss rush, drzwi do hasza, sekretne pokoje. No ale nie no, Book of Belial jest the best w tej chwili. Spider Baby, dobra, kupmy na razie kluczyk. To jest pierwsze, co chcę zrobić na pewno. Chodźmy do dużego roomu. Co my tu mamy? Pan z obsesją. Śledzi każdy twój ruch z 0,66 sekundą opóźnieniem. Zdaje 6 obrażeń kontaktowych. Lepsze to niż nic, nie? Ale nie jest jakiś ambitny... Ambitny mob. Teoretycznie mogę teraz... Nie, bo to jest na belce. A nie, przepraszam. No fakt. No fakt. Znaczy jedno serce. Ten deser mogę wziąć w sumie. To nie jest nic ciekawego, ale no... Właśnie. Dobra, chodźmy na dół.
No nie wzięliśmy niestety Devilrooma. Nie wzięliśmy Devilrooma. Szkoda. Ale mamy dwa serduszka przynajmniej teraz. I miejmy nadzieję... Czemu jest minus 100%? What? Też drzwi montami zamiast kluczami. To może być ciekawe. I też jest po 5. Dobra, bierzmy kluczyk. Co my tu będziemy mieć? Osoba efekt aktywnego przedmiotu. Boże, dupa jest straszna. To tyle, ile serduszka. Zasięg wysokości łez, zetknięci wrogowie otrzymują 12 obrażeń. Dupa, straszna dupa. Za grosz mi się to nie podoba. Nie trawię walczyć z pająkami. Z żadnymi. Ten, nasrany. Dobra. Już jak jest Book of Belial odpalone, to już się jakoś tak lepiej czuję. Weź te szkielety teraz pozabijaj. To jest szybkie jak cholera. Dobra. Bo to jest najgorszy typ moba na takie rany, na takie rany ogólnie. Dobra. No, widzieliście wy to. To jest chore. No to z pół godziny powinno być. Fuck. Pół godziny powinno być, żeby to się dało rozwalić. Dobra, 2,5 serca, bierzemy to. No! Czemu one się respią na nas? To jest niemożliwe. The Hound. Gdzie on jest? Tu jest. Fuck, 2,5 serca. Znaczy, 1,5 serca, nie 2,5. Dongle. Na szczęście dosyć łatwy mob w tej chwili dla nas. Kopsztale złociste. Zacznę tylko to dokończyć i jest git. Angel Room, świetnie. O, to jest do dupy. To nie jest wcale dobre. Do rzucenia. Tworzy kołże mazi w miejscu, w którym rzucasz nary. Jak to rzucić? No właśnie. Jak to rzucić? A, w ten sposób. To wiele wyjaśnia. To wiele wyjaśnia. Jedno serce, duszy, jedno szczęście. Pojawiają się dwa klucze. No, nie ma dupy, nie urywam, ale cóż. Dobra. Dwa klucze. Nie zapłacilibyśmy dychę, to takie przedmiot za piątkę z lakiem, nie? Herz. Akatu. Dramat. Totalny dramat. Stars. Dobra, biorę to w ten sposób. A, bo nas tylko uleczyło, okej. Okay. To nas tylko uleczyło, dobra. I tu mamy The Stars w razie czego na kolejny poziom. Jakoś nam to powinno pójść. Żadnej bomby jeszcze nie mamy. Necropolis. Pojawia się mikro... Izaków, gdy gracz otrzymuje obrażenia. Gonią je tylko one bombskich przeciwników. Mikro Friends.
Postrzelność, prędkość, 10% obrażeń. O Jezu. Ten grzyb, z tego co pamiętam, to on fajnie atakuje. No właśnie. Świetny tears up. To może się przydać. To się może przydać. Uuu, a to jakiś łąb? Co to jest za otwór? Dobra, bomby żadnej nie widzę. Idziemy robić dalej. Ale zauważcie, że już te DPS-y nasze nie są takie super hiper, nie? To już nie są te obrażenia, co były przed chwilą. Gdzie on siedzi? Gdzie on siedzi? Gdzie on siedzi? Dobrze. Dobra. Udało nam się walnąć te moby. Dobra, udało się zniszczyć to przed. Lecimy z bossem. Ej, to jest śmieszne. Nie, on szkielety tworzy. Dobra. No lecimy z tym koksem. I z Tingula. Łatwe. Ale powiedziawszy, myślałem, że będzie gorzej. No shit, jeszcze mnie pająk złapał z tyłu. Kolejny Angel Room, dobra, świetnie. Może nawet coś z tego rana będzie. Może coś z tego rana będzie. 33 monetki, to nie jest mało. Halo! Nie Halo, Boże, obrażenia. Chciałem bombkę postawić. Wiem, że tych bombek nie mam. Coś ciekawego? To już nie wygląda losowego dziecka z tyłu kooperacji Lipa. Czarne serce tworzy 2-3 bomby do podniesienia. Tworzy trinket, zapałkę. Czarne serce. Okay. Aha, czyli takie bomby, okej. Okay. To wiele wyjaśnia. 0,3 prędkości, 1,5 zasięgu, mniejsze, malejesz. Zróbmy to w ten sposób. Jedna monetka. Dobra, no spróbujemy sobie tego grzybka ogarnąć. Spróbujemy sobie w ten sposób to poogarniać. No dobra, możemy iść na dół. Zawsze jakieś monetki jeszcze z tego wypadną, świetnie. Dobra, jesteśmy już w bombie. Oruk, szansa na strzelanie łzy przyzywającej rękę bossa Big Horn. Ręka natychmiastowo zabija przeciwników, nie bossów, to jest fajne. Little Horn. Range up, increase tier size. No ale increase tier size to nie jest damage up. Właśnie, to nie jest damage up. No ale łatwiej w razie czego będzie nawet tych przeciwników napierdzielać, nie?
skłonny zaryzykować. Jaka lipa. Jaka lipa. Możemy bez dwubowa sobie zrobić. Kurde, naprawdę no, średnio. Możesz ty w dupkę. No to są te mikroizaki. No bombowi przeciwnicy już nie są tacy prości. O, nie zauważyłem nawet go. One tu są czerwone, się tak zlewają. Jeszcze raz tak samo? Wspomniałem o Kubeliel. Fuck. No no! Jesteś taki w miarę znośny. Dobra. Gdzie on jest? Pin. Nawet dwa. Dziwo myślałem, że będzie gorszym przedmiotem Holy Water, ale wcale nie. Nie jest to zły przedmiot. Devil Room. Ciekawe. Tworzę sobie pick-up. Obrażenia pozbawione serca, lewiatan. Strzelność jeszcze no, za dwa serduszka. No tak, powiem wam osobiście, że... Hardo ryzykujemy. Hardo ryzykujemy. No i teraz... Teraz pytanie, co robimy? Możemy wziąć HP upa. Albo Belzebuba. Biorę Belzebuba. Biorę Belzebuba. Jajzaki śmieszne. Jakie śmiechowe jajzaczki. Dobra. Fiol. Ciekawie. Coś dobrego? Szansa na strzelenie zadające podwójne obrażenia łzą posługującą maś. Nie wiem, która to łza. I HP up. Tylko nie wiemy, ile mamy HP. Koło 5 chyba, z tego co pamiętam. Koło 5 z tego co pamiętam. Dobra, tylko co my tu mamy dalej? Zadaje twoje obrażenia 10% wartości maksymalnego zdrowia przeciwnika. Było na wszystkich progów w pokoju szansa na opuszczenie połówki serca przy zadawaniu obrażeń. Ostra słomka. Niestety go. Wygas strzelaniu postaci z jednego oka. Efekty złączają się, co drugi efekt strzału. Pytanie, czy to nam nie zepsuje prawego oka? Nie wiem. Na pewno będę chciał teraz magiczny grzyb sobie. Magic Mushroom jest spoko, jeżeli chodzi o to. Więc będę chciał oczywiście go kupić. Mucia lucia. Ale jebło. O.
Dobra. Kolejne APK-ki. Ej, fajne mamy to wrażenie, naprawdę. Ciebie nie znam. Jakiś nowy boss? Co to jest? I? Ale ciebie znam niestety. No właśnie. Myślę, że jesteś porąbany pod tym względem. Ej, nawet nie było tak źle. U, co to za bip? Co to za bip? Dwa bipy! Dwa bipy! Takie dziwne. Oż ty w dupkę. Nie wiem, ile mam zdrowia. Oh shit, nie wiem, ile mam HP. Devil Room. Oh no. No i teraz mam problem. O, dobra. Uff. To jest coś, co mi pomogło w tej chwili. Gapi Spaw. Gapi Spaw zmienia jedno czerwone na 3 serca duszy. Nie wiem, tylko po to, żeby wziąć. 22, kupujemy teraz Magic Mushroom. Mamy przemianę w końcu. 50% mnożnik obrażeń, fajne. Ostas up. Wow. Ej, wyrąbane. Wyrąbane. Totalnie wyrąbane. Dobra, idziemy niżej. Wzięte, tak? Tak. Jest piątka. Jest bomba jakaś? Nie ma bomby. I tak nie ma bomby, to nie biorę. Dobra, the shop. I tak, tu już nie mamy niestety ani też rooma, ani nic tych rzeczy. To można było kupić. Odpowiedź na klątwę plus jedno czarne serce, zwiększa szansę na pokój diabła, anioła. Fajne przedmioty. To nie jest normalne. Kurde. Gdzie to ma HP? No nie. Świetnie. Spirit mi wpadł. Są chyba najgorsze, naprawdę. Wyszło. Aniołek. Zolą zapierdziela. Dobra, mamy cię. Jest Devil Room. A w Devil Roomie. Bookworm, Necronomicon. 0,4 obrażenia za każdą posiadaną monetę.
Nie głupie. Nie wiem. Daj pół obrażenia w tej chwili mamy. Chcę kupić jeszcze to. To nam zmniejszy. Potrzebuję candle? Niech potrzebuje candle w tej chwili już. Ale mogę, kurde. Kolejny damage up za 15. Oj. 2,5 serca. Nie wiem, czy my to wygramy. Pewnie nie. Pewnie nie. Szczęście jeszcze trochę DPS nam wskoczy. No tak, no właśnie, my nie mamy załadowanego przedmiotu. Nie mamy jak się nawet bronić w tej chwili. Bomby. Dobra. Lecimy z tym gnojem, lecimy. Udało mi się z jednym serduszkiem cię zrobić. O nie, klucze? Nie, klucze. Teraz klucze. Zrobimy cię tak! Haha! Gnoju. Esa. My Shadow, dobra. W końcu możemy. Lucky Penny w ogóle wydropił. Możemy w końcu coś zdonatować na gridzie. Coś na gridzie możemy zdonatować. You unlocked special shopkeeper. Hanging shopkeeper. Ciekawe. 19 monet, jakby było 20, pewnie byłoby coś jeszcze. Dobra, no ale udało się grida zrobić. Udało się grida zrobić. Jak to u nas teraz wygląda? To był Judas, prawda? Nie Kane, to był Judas. Tak, Judas masz zrobionego grid moda, więc spoko. Moi drodzy, no krótszy odcinek, pół godzinki. Półgodzinny odcinek, niecały nawet w sumie, bo tam były 3 rany w sumie w nim. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zostawcie subskrypcję, komentarze i ocenie filmu. Grał do was Shiro. Widzimy się w następnych odcinkach. Zdebenich, Wajzak. Trzymajcie się, hej.